uświadommy sobie, kochani, bo wszyscy mówią o tym, że tak, nadmierna prędkość, że brawura, że telefony komórkowe, że pijani kierowcy, ale zapominamy, moi drodzy, o tym, że po naszych drogach poruszają się trumny na kółkach. I to była konfrontacja bezpiecznego samochodu z trumną na kółkach. I między innymi dlatego te kobiety zginęły. Pracuję już od wielu lat i jestem ostatnią osobą, która doszukiwałaby się teorii spiskowych. Niemniej jednak zbieg okoliczności, które towarzyszą temu postępowaniu, rodził uzasadnioną wątpliwość, czy nad panem mecenasem nie jest rozciągnięty daleko idący parasol ochronny. Dzień dobry, panie. Dzień dobry. Możemy porozmawiać, panie mecenasie? Do tragicznego wypadku drogowego doszło jesienią ubiegłego roku na Warmii, na drodze między Jezioranami a Barczewem. Sportowy Mercedes, prowadzony przez znanego łódzkiego adwokata, zderzył się czołowo z Audi, którym jechały do rodziny dwie kobiety. Mama pani Karoliny i mama pana Pawła. Kobiety zginęły na miejscu. Państwa mamy jechały w kierunku Barczewa, w tamtą stronę, tym pasem. Tak. Ten Mercedes wyskoczył tak jak teraz ten Volkswagen z za zakrętu. Tak, zgadza się. Musiał przekroczyć oś jezdni, wjeżdżając na pas, w którym poruszały się nasze mamy. Czyli tak naprawdę nie było czasu na reakcję. No nie, no tak, bo jak pan widzi, tutaj nie ma gdzie uciec, bo jest rów. To było takie Audi. Takie Audi, tylko inny kolor, tak? No, samochód jak samochód, takich samochodów możemy nawet poczekać, przemieszczać tutaj dużo. One są przerzucane do nas, bo ludzie sobie kupią, o kupię, fajnie, kupię sobie auto za 3000, no i co, cieszy się, że kupię sobie auto za 3000, a nie lepiej wziąć kredyt, pożyczyć od kogoś kasę, poczekać, uzbierać i kupić auto bezpieczne? Zastanówmy się nad tym naprawdę. Gdy sprawa wypadku i nagranego przez adwokata internetowego filmu stała się głośna, kierowca Mercedesa usunął szokujące nagranie, tłumacząc jego publikację silnymi emocjami. Tymczasem z Olsztyna napływały kolejne informacje, m.in. o wykryciu w organizmie adwokata śladowych ilości kokainy. Bliscy ofiar czekali na jego ukaranie. Bez skutku. Od zdarzenia minęło pół roku. Moim zdaniem od czasu wypadku nie dzieje się nic. My jakbyśmy spowodowali taki wypadek, no to od razu byśmy siedzieli w więzieniu, prawo jazdy mieli zabrane, a tu nic, ani żadnej kary, ani zabrania prawa jazdy, ani wstrzymania, no po prostu nic. Jeszcze prokurator, jak z nim rozmawiałam, mówi, że rozumie nasze rozgoryczenie i tyle. Moim zdaniem ręka rękę myje, tak? No wszystko jest zamiecione pod dywan. Rodzina nadal nie zna odpowiedzi na najbardziej nurtujące pytanie, dlaczego do dnia dzisiejszego kierującemu pojazdem Mercedes nie postawiono zarzutu. Kluczowe. Przebieg śledztwa z każdym kolejnym miesiącem coraz bardziej budził zdziwienie pełnomocnika rodzin ofiar. Prokurator nie zatrzymał adwokatowi prawa jazdy, a powołani przez prokuraturę specjaliści uznali, że śladowe ilości narkotyku nie miały wpływu na przebieg wypadku. W zwykłej sprawie wykroczeniowej, przykładowo przekroczenia podwójnej ciągłej, funkcjonariusz policji, pomimo tego, że nie przyznaje się obwiniony do tego, że popełnił to wykroczenie, stosuje się środki w postaci zatrzymania prawa jazdy do czasu wyjaśnienia w postępowaniu sądowym. Tu w sytuacji śmierci dwóch osób nie ma żadnych środków, które zapobiegają możliwości brania udziału w ruchu drogowym. Co z tą kokainą, panie mecenasie? Informacja jest taka, że znajdują się śladowe ilości. Śladowe ilości w organizmie powodują to, że biegu jego rozważania nie są możliwe do ustalenia w momencie zderzenia, jaki był faktyczny ten stan kokainy.